No to witam bardzo przedstawiciela JTI, tak? Tak jest, Japan Tobacco International, tak, zgadza się. Jak się nazywasz? Konrad Wilczyński. I reklamujecie coś z tytoniem wspólnego? Dokładnie, dokładnie. Kamele, Winstony i LD to nasz chleb powszedni, że tak powiem. Dzięki temu macie dobrą kondycję? Na pewno, to jest wspomagać przed meczem. Oczywiście w formie żartu to mówimy. Tak, nie, tak, nie tak. Reklamujemy żadnych. Tak, nie reklamujemy. Jesteście pracownikami? Pracownikami, tak. Jesteśmy trochę wspomożeni zawodnikami z DRE, tak jest. Z kadry DRE, dokładnie. Którą serdecznie pozdrawiam w tym miejscu i tak. Życzę im wesołych świąt. Niech się szykują na wiosnę. Natomiast no, tu zespół jesteśmy jako Beniaminek, jesteśmy świeżo gdzieś tam złożeni. Wygląda to z meczu na mecz, no powiedzmy coraz lepiej. Dzisiaj nieźle chyba, co? No, dzisiaj nieźle, ale jest jeszcze kilka elementów do poprawy. Natomiast myślę, że... Czyli idealnie nie jesteście, ale się staracie. Tak jest. Nieważny wynik, ważny udział, o tak bym to określił. Jakieś plany? Jeśli chodzi o halową ligę? Ja myślę, że w drugiej lidze też byśmy w stanie byli powalczyć obecnym składem, natomiast wiemy, że no na tą trzecią jesteśmy pewni, natomiast może się uda druga liga, czyli trochę ambitnie. Na trzecią my też jesteśmy pewni. Dobrze, to co, które to spotkanie było? Trzecie. Trzecie. I pierwsze zwycięskie. Pierwsze. Trzy punkciki są na koncie, czyli tak mówiłeś, jeszcze... Dwa spotkania przed wami, czyli walczymy o drugą ligę. Jest nadzieja. Dobrze, no to co? Co pod choinkę od Mikołaja? Dużo prezentów dla wszystkich. Dla tych, co byli grzeczni oczywiście. Oczywiście, tylko. A piłkarsko? Piłkarsko? Zdrowie przede wszystkim, zdrowie. Zdrowie. To dobrze, to pozdrów jeszcze kogoś świątecznie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę wszystkim zdrowych, wesołych, radosnych świąt. Odmachamy kolegę. Tak, pozdrawiam Mateuszka i Leserka. Pozdrawiam wszystkich i życzę, tak jak mówiłem, zdrowych, spokojnych i radosnych świąt. No tyle i bawmy się. Dzięki. Tak jest, dzięki.